smakkujaw.pl, kapusta z grochem po kujawsku. Przygotuję dzisiaj tradycyjną potrawę kujawską. Będzie to kapusta z grochem. Kapusta z grochem znana jest w Polsce, nie tylko w regionie kujawskim, ale serwowana głównie jako potrawa wigilijna, a kujawianie bardzo często mają ją w swoim menu. Kapusta z grochem świetnie pasuje jako dodatek do wielu różnych dań, a ja szczególnie polecam ze smażoną rybą. Zatem będziemy potrzebowali kilogram kapusty kiszonej. Bardzo ważne, żeby kapusta była dobrej jakości, bo wtedy mamy gwarancję, że nasze danie będzie doskonałe. Będziemy potrzebowali również pół kilograma grochu łuskanego. Groch nam się moczył przez 12 godzin. Groch ugotujemy w bulionie. Mamy tutaj już przygotowany bulion warzywny. To jest około 1,5 do 2 litrów. Również do bulionu dodamy kawałeczek masła i będziemy gotować właśnie razem z grochem. Wtedy potrawa będzie o wiele smaczniejsza. Wykorzystamy również 3 takie duże cebule. Mamy pokrojone ją w kosteczkę i będziemy podsmażać naszą cebulę na oleju kujawskim, promujemy kujawy i do podsmażania dodamy również odrobinę masła, wtedy będzie również cebula lepiej smakowała i lepiej się komponowała ze wszystkimi produktami. Jeśli chodzi o przyprawy, to będziemy potrzebowali 2-3 łyżeczki cukru, to już w zależności od upodobań, będzie potrzebna również sól. My mamy sól kujawską, jak wiemy Kujawy słyną z produkcji soli. Użyjemy również świeżo zmielonego pieprzu, mamy tu akurat pieprz kolorowy i jeszcze użyjemy 2 listków laurowych i 4 ziaren ziela angielskiego. Zaczynamy od gotowania grochu, ponieważ groch musi podgotować się, no to jest różnie w zależności oczywiście od grochu, ale 40 minut to jest oczywiście minimum. Ja go już wrzuciłam do bulionu i dodaję kawałeczek masła i na średnim ogniu gotujemy do miękkości grochu. Groch się gotuje, zaraz przystąpimy do gotowania również kapusty. Ja ją podzielę na takie drobniejsze części. I kapustkę mamy już gotową. Do zagotowanej wody wrzucamy kapustę. To tak mniej więcej trzeba zagotować 1,5-2 litry wody. I teraz wrzucamy 2 listki laurowe i 4 ziarna ziela angielskiego. Przemieszamy i będziemy gotować tak około 40-45 minut, aż kapusta będzie miękka. Sprawdzam nasz groch. Już jest właściwa miękkość. Oczywiście, jeśli ktoś lubi wersję bardziej rozgotowaną, może gotować dłużej. W sumie groch gotował się około 50 minut. Ja go za moment odcedzę i przełożę do kapusty. Kapusta też już powoli dochodzi, a zatem za moment połączymy oba te składniki. Na rozgrzaną patelnię wlewamy olej. Wrzucamy kawałek masła. Poczekamy, jak się masełko roztopi i wrzucimy cebulkę. Wrzucamy cebulę. Przemieszamy. I odrobinę osolimy, żeby szybciej puściła sok. I będziemy podsmażać do momentu zeszklenia. Cebulkę mamy już zeszkloną, a zatem wyłączamy gaz. Zaglądamy do naszej kapusty. Ona już nam się ładnie podgotowała. Ja wcześniej próbowałam, jej miękkość jest odpowiednia. Jeśli mamy nadmiar wody, to odlewamy. Musi zostać jedynie na dnie, żeby kapusta nam się nie przypaliła. Do kapusty wrzucamy odsączony groch. Przemieszamy. Oczywiście ja nie powiedziałam tego wcześniej, ale gotujemy naszą kapustę na płytce, żeby
nam się nie przypaliła, przemieszamy i za moment dodamy cebulkę i ostatecznie doprawimy do smaku. Wrzucamy cebulkę. I znowu wszystkie składniki wymieszamy. Wrzucamy pieprz. Wrzucamy cukier. Ja tu mam około 2-3 łyżeczek. Dodajemy 2 szczypty soli. Pamiętamy, że soliliśmy również naszą cebulę, więc taka ilość będzie odpowiednia. Teraz to wszystko przemieszamy i będziemy dusić na wolnym ogniu tak 5-10 minut i nasza kapusta z grochem będzie już gotowa. Kapustę już wyłożyłam na półmisek. Wcześniej przed wyłożeniem spróbowałam, czy czegoś jej nie brakuje, ale jest wyborna. Ja już ją robię bardzo często, zatem mam już pewną wprawę i zawsze dodana jest odpowiednia ilość przypraw. Ozdobię ją tylko jeszcze listkami natki pietruszki. Jest to typowo regionalna potrawa kujawska. Ja ją bardzo polecam, bo jak sami widzieliście, wykonanie jest bardzo proste. Kolejną zaletą jest to, że jest to też dodatek niezbyt drogi. Składa się tylko z 3 składników. Kapusta, groch oraz cebula. No i oczywiście przyprawy. Świetnie komponuje się ze smażoną rybą. Doskonale zastąpi ziemniaki. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.